Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie, z tej strony Kamil Latuszek, to jest audycja Sportowa Energia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o hapkido, takiej sztuce walki. Moimi gośćmi w studiu są pan Rafał Przybycień. Dzień dobry. Oraz Bartek Krzan. Dzień dobry. Pan Rafał jest instruktorem, Bartek jest uczniem. Dzisiaj będą odpowiadać na moje pytania i przekażą nieco wiedzy na temat tej dyscypliny sportowej. Pierwszym pytaniem takim, myślę, że podstawowym, to na czym polega hapkido? Czym się wyróżnia na tle innych sztuk walki? Bowiem tych sztuk walki jest naprawdę wiele i no niektórzy mylą je. Czym się wyróżnia ten sport? Hapkido jest przede wszystkim kompleksową sztuką walki, wywodzącą się z Korei. Sama nazwa hapkido oznacza hap koordynację, ki siłę, do drogę. Jeżeli połączymy to w całość, to oznacza po prostu skoordynowaną siłę do osiągnięcia swojego celu. Ten cel dla każdego może być inny. Jeden ćwiczy dla samoobrony, ktoś inny ćwiczy po to, żeby był sprawny, ktoś inny jeszcze po to, by móc przebywać w towarzystwie osób o podobnych zainteresowaniach. Dodatkowo hapkido zawiera techniki z wielu różnych stylów. To mogą być style takie jak techniki ręczne posiadamy z aikido, rzuty, to jest technika japońska judo, techniki ręczne z karate, na przykład także techniki, to znaczy formy hyung, mamy na przykład kicho-jung, jest formą, która pochodzi ze chińskich sztuk walki, a w ogóle hapkido wywodzi się z Daitou Aiki Jiu-Jitsu i tą sztukę na początku ćwiczył nasz założyciel naszej sztuki Cho Yong-sul. Dodatkowo hapkido jest sztuką samoobrony. Bardzo dobrze to jest widać podczas technik. Formy zaczynamy najpierw od bloków, od obrony, od pozycji obronnej. Dopiero później wyprowadzamy kontrata, który ma powalić, zaskoczyć przeciwnika. I to jest głównie opiera się ta sztuka na samoobronie. Jednak my nie opieramy się tak bardzo, żeby ratować naszego przeciwnika. To jest czasami ta sztuka posiada wiele chwytów obezwładniających, ale jednak to jest przede wszystkim sztuka samoobrony, dodatkowo kompleksowa, wywodząca się z Korei. A czy trudno nauczyć się z tej sztuki walki? Jak to u Ciebie wyglądało? U mnie nie, różnie. Każdy ma różne predyspozycje siłowe, gibkościowe, zręcznościowe. Na przykład dla mnie o wiele łatwo przychodzą chwyty, ale na przykład na treningu siłowym posiadam niewielkie trudności, bo nie jestem bardzo silnym chłopcem. Dla niektórych mogą być problemem ćwiczenia rozciągające, dla niektórych mogą być problemem pojęcia jakichś technik. Niektórzy mogą robić techniki bardzo poprawnie i dobrze, ale zbyt wolno i przeciwnik mógłby to wykorzystać. Tak więc to, czy hapkido jest trudne, to zależy już od takich, od swoich własnych możliwości, od tego, kto uczy się tego hapkido, kto go ćwiczy. Ja myślę, że hapkido to jest przede wszystkim świetna gimnastyka, dlatego nawet osoby, które mają kłopoty z jakimiś ćwiczeniami na początku, poprzez ćwiczenia się doskonalą. I to, co na początku dla nich było trudne, później staje się łatwe i uczą się kolejnych rzeczy, które znowu na początku są dla nich trudne, a później łatwe. Na tym polega trening, czyli stale doskonalimy się. Mistrz Plump, który jest naszym mistrzem, którego uczymy się, ma wysoki stopień, 8 dan, no mówi, że można ćwiczyć 8-9 lat i mieć stopień mistrzowski, ale hapkido można ćwiczyć całe życie. Mamy to jego przykłady na naszych treningach, bo zaczynają u nas dzieci w wieku 5 lat i ćwiczą do późnych lat. No, mamy osoby, które są już, można powiedzieć, no nie mówi się tutaj o wieku, ale w słusznym wieku i dalej trenują, czują się bardzo dobrze, są sprawne, są pewne siebie. No i przede wszystkim nie siedzą jak większość osób przed telewizorem, korzystają z jakichś tam mediów społecznościowych, tylko przychodzą na trening, gdzie mogą właśnie rozwijać się i jeszcze doskonalić. Myślę, że to jest bardzo ważne. Uprzedził pan już moje kilka pytań, ale przejdźmy po kolei. Te stopnie dan, jak je się zdobywa? Stopnie w hapkido są podzielone jakby na dwie części. Pierwsza część to są stopnie uczniowskie, czyli stopnie gap. Następnie po uzyskaniu wszystkich stopni, a idziemy od stopnia 10 w górę, czyli jest 9, 8, 7, aż do pierwszego,
uzyskuje się stopnie Dan, to są stopnie mistrzowskie, których jest również 10. No, 10 stopień to już można powiedzieć, jest to stopień, który właściwie posiada tylko założyciel tej sztuki walki, czyli Cheong Sul. Ja obecnie mam 4 stopień mistrzowski, chociaż o sobie zawsze mówię, że mistrzem jeszcze nie jestem, bo jeszcze wiele mogę się nauczyć. Same stopnie, tak jak wcześniej powiedziałem, są podzielone na jakby części od 10 do 1 ga. Te stopnie zaznaczone są w postaci różnego rodzaju kolorów pasów. I mamy tak, pierwszy stopień, no to jest kolor biały pasa, który oznacza czystość, niewinność lub po prostu niezapisaną kartę. Następny kolor pasa to jest kolor żółty, oznacza ziarno. Jeżeli to ziarno zostanie posiane, to coś z tego ziarna wyrośnie, czyli wyrasta nam jakaś roślina. I mamy następny kolor pasa, to jest kolor zielony. Roślina rośnie, sięga nam nieba, niebo jest koloru niebieskiego, więc następny kolor pasa to kolor niebieski. Na niebie znajduje się słońce, takie ogniste, czerwone. Tutaj adept już posiada znaczne umiejętności w Hapkido, więc można oznaczyć go kolorem czerwony. No i na końcu jest kolor czarny. Czarny, najmocniejszy kolor z wszystkich kolorów, który potrafi zamalować wszystkie poprzednie kolory. I taki właśnie kolor posiadają stopnie mistrzowskie, czyli stopnie Dan. Jak wyglądają treningi? Od czego się zaczyna? Na pewno pewnie od jakiejś rozgrzewki. Trening Hapkido w ogóle odbywa się w miejscu, które się nazywa Dojang. Jest to sala do ćwiczeń. Na treningach posługujemy się koreańską terminologią. Wiele technik to są techniki uciskowe, ataki na punkty witalne. Sam początek treningu, tak jak to pan wspomniał, rozpoczyna się od rozgrzewki. W pierwszej części na przykład występuje doskonalenie amortyzacji upadków, doskonalenie właśnie padów, przewrotów. Następnie występują ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia siłowe, szybkościowe, które przygotowują nas do kolejnej części zajęć. Następnie przechodzimy do ćwiczeń układów formalnych, bo takowe u nas występują. Są to tak zwane układy hyung, w karate zwane jako kata. Również ćwiczymy w parach indywidualne techniki w zależności od stopnia zaawansowania. Tutaj trener jakby indywidualnie poświęca czas dla każdego ucznia i na każdym treningu może nauczyć się nowej techniki. Trening zakończony jest ćwiczeniami uspokajającymi, krótką taką jakby medytacją. W ogóle cały trening rozpoczyna się od zbiórki, gdzie uczniowie ustawiają się w szeregu. Jest to forma taka, gdzie możemy się właśnie skoncentrować, przygotować do zajęć i taką zbiórką również się kończą. U nas nazywa się taka zbiórka Yunzwa. Czasem, kiedy ćwiczą już osoby z wyższymi stopniami od zielonego pasa, czasami zdarzają się sparingi, czyli taka walka bezpieczna, rzadko kontaktowa, w celu sprawdzenia swoich umiejętności, technik. Czasem są też sprawdzane techniki, jak na przykład kontry przed chwytem na rękę. Trener po prostu sprawdza, w jakim stopniu my, uczniowie, opanowaliśmy dany materiał. To jest taki czasem końcowy element ćwiczeń. Czasem też na koniec pojawia się jakiś krótki element siłowy, może deseczka, może pompa, może brzuszki. Rozumiem, że grupa początkująca nie ma tych sparingów? Nie. Bardzo często rodzice przyprowadzające dzieci na zajęcia myślą, albo nawet same te dzieci, że od razu będą się bić. Tutaj chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi przede wszystkim o tą gimnastykę. Na pierwszych treningach dzieci uczą się właśnie coś, co im się przyda w życiu codziennym, czyli umiejętności upadków, czyli uczą się przewrotów, padów. Te trudniejsze elementy przychodzą później. Na pierwszych treningach również można spotkać jakieś podstawowe techniki, powiedzmy kopnięć, uderzeń, układy formalne, czyli to jest taka walka z wyobrażonym przeciwnikiem. No i też jest ten czas jakby dla trenera, żeby poznał tych uczniów, bo jednak przekazujemy wiedzę taką, gdzie później niewłaściwe jakby osoby mogą zastosować ją niekoniecznie w samoobronie, a w ataku, ale trener powinien być osobą odpowiedzialną i pewne rzeczy szybko wychwycić i taką osobę naprowadzić na odpowiednią drogę. Czy ten sport jest popularny? Dużo ludzi uczęszcza na wasze treningi? No trudno powiedzieć, w zależności od tego, do czego byśmy się tu odnieśli. Natomiast nauka pochodzi bezpośrednio od mistrza, od instruktora do ucznia. Nie uczymy się na odległość, więc jeżeli ktoś by chciał uczestniczyć w takich treningach, no to musi przyjść do sekcji. No obecnie mamy
około 10 czarnych pasów w Polsce. Są to wszyscy są wychowankami właśnie profesora Sterkowicza. Na naszej grupie średnio zaawansowanej jest dość dużo osób z zielonym pasem, z żółtym. To jest grupa tak zróżnicowana wiekowo, tak że każdy potrafi się wykazać tym, co umie. Każdy dostaje jakby inny rodzaj technik, który ma wykonać. Często zdarzają się kontuzje w tym sporcie. Jak ich unikać? Powiedział pan, że na przykład ćwiczycie to obalania, to pewnie jest tam też zwracanie uwagi na to, jak poprawnie upadać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tutaj na to pytanie mogę odpowiedzieć w ten sposób. Mój syn uprawia również hapkido. Można powiedzieć, że to jest sport bardzo rodzinny, bo zresztą Bartek, który tutaj siedzi obok mnie, również uprawia hapkido z tatą. Oprócz tego, że niektórzy uprawiają hapkido, uprawiają inne sporty, na przykład jak piłkę nożną. Ostatnio byłem na treningu piłki nożnej i jeden z rodziców sam powiedział mi, gdzie jego dziecko chodziło do nas na zajęcia, że on sobie nie przypomina takiej sytuacji, żeby w trakcie właśnie treningu hapkido doznał jakiejś kontuzji. Porównując to na przykład z piłką nożną, to nie jest urazowy sport. Oczywiście wypadki się zdarzają, ale jeżeli jest odpowiedni instruktor i dobrze poprowadzony trening, to raczej takie wypadki nie powinny mieć miejsca. Odpowiednie przygotowanie, czyli dobra rozgrzewka, odpowiedni dobór ćwiczeń, sprawiają to, że trening jest bezpieczny. Metodyka nauczania, czyli od ćwiczeń łatwych do trudniejszych, również wpływają na to, że jest to bezpieczny sport. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o sparingach, no to jak wiemy, no sparingi polegają na tym, że jeden atakuje, drugi się broni i możemy nabawić jakiegoś siniaka, jakiegoś stuczenia, ale również idąc chodnikiem możemy się potknąć, przewrócić i podobną kontuzję się nabawić. Także myślę, że to jest dla każdego, również dla kobiet, bo i kobiety ćwiczą i dziewczyny i świetnie sobie po prostu w tej sztuce walki radzą. Zresztą nie jest to tak, że ćwiczymy jakoś na gołej ziemi czy na betonie. Mamy po prostu na treningach ćwiczymy na dość grubych materacach, na takiej macie, że jak ktoś upadnie, nawet gdyby sobie upadł źle, nie zrobił takiego padu, jakiego się uczył, to i tak nie powinien sobie wyrządzić szkody. Zresztą na sparingi, czy też na techniki kopnięć i uderzeń wszyscy mamy obowiązkowo ochraniacze, rękawice. To nam pomaga nie dostać jakiejś urazu i kontuzji. Zresztą każdy się stara nie wyrządzać swojemu współpartnerowi krzywdy, bo to nie jest prawdziwy przeciwnik, tylko ktoś, z kim można się nauczyć, jak później, dopiero kiedy zajdą tego niestety okoliczności, się obronić, a nie jakiś wróg na macie, na sali dojam. No tutaj warto dodać jedną rzecz, że przede wszystkim no wszyscy, którzy są na sali treningowej w dojang, są przyjaciółmi, bo wiadomo, nie da się nauczyć sztuki walki w pojedynkę, trzeba ćwiczyć z partnerem, a żeby ktoś chciał z nami ćwiczyć, trzeba darzyć go szacunkiem. Taki szacunek okazujemy sobie na samym początku i na końcu treningu, wykonując ukłon, ale również przed przystąpieniem do ćwiczeń z partnerem. Kłaniamy się, czyli okazujemy szacunek, dziękujemy również po ćwiczeniach za to, że mogliśmy z kimś ćwiczyć, bo przede wszystkim ćwiczymy z żywym człowiekiem. Gdzie można zacząć przygodę z tym sportem? No, w Krakowie można rozpocząć tą przygodę w różnych miejscach, między innymi w Szkole Podstawowej 155 na osiedlu drugiego pułku lotniczego. Tam mamy taką główną siedzibę. Już od ponad 20 lat trenujemy. Również w Szkole 126 na osiedlu Tysiąclecia. To jest nowa grupa. No i w Zespole Szkół Społecznych numer 7 na ulicy Stanisława Zeskalmierza. Tam już od 17 lat działa właśnie taka sekcja i dzieci mogą uprawiać hapkido w ramach programu wychowania fizycznego. Co by pan przekazał przyszłym osobom, które chciałyby zacząć przygodę z tym sportem, żeby ich tak zachęcić? Ja powiem w ten sposób, że sztuk walk jest wiele. Nie można powiedzieć, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Żeby o czymś mieć jakieś zdanie, to trzeba to poznać. Więc powiem tak, jeżeli chcecie spróbować hapkido, przyjdźcie na trening, zobaczcie, na czym to polega. Jeżeli wam się spodoba, zostaniecie. Jeżeli nie, to pójdziecie sobie do innej sekcji i może tam akurat przypadnie wam to do gustu. Bo każdy jest inny i jednego będzie interesował to, że będzie mógł właśnie brać udział w rywalizacji sportowej. Innemu spodoba się to właśnie, że jest taka rodzinna atmosfera, a innemu po prostu będzie się podobało to, że nauczy się czegoś nowego i przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz chyba, czym kierujemy się przy wyborze? Miejscem, czyli czy jest to blisko nas. Bo nie ukrywajmy, że ktoś z drugiego końca Krakowa będzie przyjeżdżał na drugi, żeby nauczyć się sztuki walki, bo tam akurat jest ta. Chociaż zdarzają się takie przypadki, bo jeżeli ktoś jest bardzo
taki wytrwały, ma chęć dążenia do celu, to to zrobi. I to świadczy o jego charakterze i na pewno, jeżeli rozpocznie wtedy takie treningi, to niewykluczone, że dojdzie do czarnego pasa, bo jest wiele osób też takich, które zaczynają, ale później rezygnują, bo brakuje im właśnie tego dążenia do celu, jakby wytrwałości i poddają się. Bardzo Wam dziękuję za przybycie dzisiaj do naszego studia, za to, że podzieliliście się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego sportu. Moimi gośćmi był pan Rafał Przybycień. Chapki. Oraz Bartek Krzan. Chapki. Program prowadził Kamil Latuszek. Do usłyszenia. Sportowa energia.